Żbur, witam was w kolejnym odcinku, który tak naprawdę już naprawdę ukaże się jutro, bo nie mamy nic przygotowane, więc wyjechaliśmy z Michałem rano, skoro świt, pogoda dopisała. Słuchajcie, minus 6 stopni, marzec, jak to mówią w marcu, jak w garcu, więc zaczynamy dzisiaj polowanie. Już chyba wystarczy tematów protestowych. Ale dzisiaj fajny odcinek. Dzisiaj mamy dla was dwa konkursy. Jeden będzie na YouTubie, drugi będzie na Facebooku. Dwie bardzo fajne nagrody. Więc powiem wam, że musicie poczekać. Ponieważ o konkursie będzie w dalszej części odcinka. Czy to konkurs, czy nie, no ale zobaczymy. Coś jeszcze nie mam wymyślonej nawet formuły, ale sobie będziemy chodzić po łowisku i no i coś tam pewnie wymyślę w międzyczasie. Dobra, żeby nie przedłużać, bo już jesteśmy o poranku, o świcie. Będziemy się przejść, takie nieużytki tu mamy, poszukamy dzików, poszukamy drapieżnika. Opowiem wam jeszcze, czy marzec to dobry okres, żeby przebywać w łowisku. Zresztą to jest złe pytanie, źle je postawiłem. Każdy okres, każdy czas, każdy dzień, każda godzina jest dobra, żeby w łowisku być. Natomiast pogadamy, co w tym marcu tak naprawdę można robić. Oprócz polowania, chociaż jak wiecie, kiedyś marzec był okresem, powiedzmy w cudzysłowie, takim martwym, wtedy się nie polowało. No ale troszkę się wszystko, sporo rzeczy się pozmieniało, ale to o tym sobie poopowiadamy później. Idziemy, zobaczymy, tu jest tak wyjeżdżona ścieżka przez traktory. Zejdziemy sobie nieużytkiem, może spotkamy tutaj jakiegoś zwierza, podejdziemy sobie pod las, popatrzymy, co się dzieje, no bo marzec to też okres zrzutów. Ale o tym później, szkoda czasu. Idziemy na dół, jak zwierzę jakiegoś, już żeśmy spotkali sarny, dwa rudle fajne, w tym jednego fajnego szydlarza, ale to o tym wam poopowiadam później. No i tyle. A, pastorał, słuchajcie, nasz pastorał sudeckiej, ale będzie się nazywał, już mamy nazwę dla niego, będzie się nazywał minister, także żebyście wiedzieli. Wprowadziliśmy go w takim momencie, że postanowiliśmy go nazwać pastorał minister. Będziecie go mieli dostępnego u nas na stronie, więc możecie wejść i go sobie pooglądać. Bardzo leciutki, aluminium. Ruszam. Oczywiście jeszcze przypominam o zostawieniu subskrypcji i polubienia na kanale. 50 tysięcy subskrypcji już niedaleko. Słuchajcie, przeszliśmy sobie kawałeczek, zeszliśmy tym nieużytkiem, szliśmy do lasu, idziemy, mamy tak mocno pogórkowaty teren, idziemy wekslem zwierzyny, przed nami, to świeżutko, tak jak ostatnio wam pokazuję praktycznie w każdym materiale, znów wilki, więc nie wiem, po prostu już jestem załamany, jesteśmy na obwodzie polnym, na obwodzie gdzie tych wilków nie było. To jest jakiś absurd po prostu. Co wyjście? Widzimy świeże tropy, widzimy, znajdujemy kości, znajdujemy w miarę świeże, jeszcze zarżnięte resztki zwierzyny. No ręce mi opadają. Idę tutaj spokojnie, patrzę, zaraz wam ich pokażę, macie odbite tropy, wilcze do góry. Także tak jak jelenie szły, czy dziki, one za nimi. Masakra.
No i co? Postoimy sobie chwilę. Zobaczymy. Jak nic nie będzie przez jakieś 10 minut, to wyjdziemy sobie na górę, na szczyt. Przejdziemy sobie warstwicą. Znów takie, zatoczymy takie koło. Ale jak już stoimy, to wykorzystam ten moment. Słuchajcie. Marzec. Marzec to jest taki miesiąc, w którym kiedyś, jeszcze nie, no nie tak dawno, to ja pamiętam, że w marcu się prawie nie polowało. Wychodzili tylko koledzy ci, którzy polowali na piżmaki. Dzisiaj, dzięki polityce, jaką prowadzi Unia Europejska, niestety, ale mamy taką intensywność gatunków obcych, opieszałość w podejmowaniu decyzji, że między innymi norka amerykańska nam tego piżmaka wyparła. Norka, czyli teraz to znajdziecie ją pod nazwą wizon. No i marzec to był właśnie okres kiedyś, jeszcze wcześniej, kiedy polowano na wiosenne kaczory, tak naprawdę w kwietniu, ale już końcówka marca, nie pamiętam dokładnie. I to niech będzie pierwsze pytanie konkursowe. Widzicie, samo mi przyszło do głowy. W nagrody fajne. W nagrody fajne, ponieważ nagroda będzie będzie kuweta. Kuweta myśliwska. Michał wam wstawi, będziecie widzieli, jak będzie montował, to wstawi wam od jakiego producenta. One są oczywiście dostępne też u nas na sklepie, na stronie internetowej. Możecie wejść, mamy dwie, więc pytanie będzie, jeden konkurs będzie z odpowiedzią na YouTubie w komentarzu, a drugi będzie na Facebooku. Więc osoby, które Facebooka nie mają, mogą skomentować na YouTubie, a ci, którzy nie mają konta na Google'ach, to mogą skomentować na Facebooku. Także tak to wygląda, a pytanie jest takie. Wymieńcie, napiszcie po prostu, nie wymieńcie, napiszcie, kiedy okres polowań na wiosenne kaczory. Od kiedy do kiedy się polowało, bo ja sam powiem wam, nie wiem, będę musiał sprawdzić dokładnie datowo, ale jak ktoś będzie na tyle kreatywny, poszuka w Google'ach, no to zgarnie kuwetę za jedną za ponad 400, a drugą, tą tańszą, około 300 zł. One się różnią wielkością. Ja ich używam od bardzo dawna. Jedną to już mam nie wiem ile, ale już możecie się nawet cofnąć do odcinku sprzed 2-3 lat, gdzie my jej praktycznie cały czas z Michałem mamy. I wiesz, wracając do tej kuwety, nawet jak macie pick-upa, tak jak my, jeździmy w tej chwili Raptorem, wcześniej Rangerem, to nawet samo załadowanie zwierzyny, jeżeli jesteście sami, dzięcioł nam akompaniuje, samo załadowanie zwierzyny, jak jesteście sami, na przykład dzika 60-kilowego, jak nie macie kuwety, to ciężko to zrobić, a samemu jest to realne, więc mamy to przetestowane naprawdę wielokrotnie. Oprócz tego, jak widzieliście w odcinku z dzieciakami, wchodziliśmy tam kasztany, ja tam może też sól, no mega fajna rzecz, która jest przydatna, więc polecam. Także wróćmy do tego marca, bo już konkurs nam się wyklarował sam, to wróćmy do tematu marca. I kiedyś właśnie polowano na wiosenne kaczory, na piżmaki. Później w kwietniu już zaczynały się ciągi słonek. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj już zostało to nam zabrane. Chociaż nie rozumiem tego. Nie wiem, dlaczego tak jest, że polityka Unii Europejskiej mówi, że niby te wiosenne polowania, szczególnie na słonki, zostały ograniczone, a na przykład na Słowacji się dalej poluje. Przecież Słowacja też jest w Unii. Nie mam pojęcia, jak to działa. Po prostu jakaś chora polityka. Dzisiaj dzisiaj ministerstwo chce nam zabrać cyraneczkę, głowienkę, czernicę i łyskę i nic w zamian nie chce dać, także to jest takie polityka słaba po prostu, to nie jest, to w ogóle nie jest polityka, to taki reżim bym powiedział, więc myślę, że jakby pan minister dzisiaj tak zaczął nas słuchać, no to powiedziałby, słuchajcie, no sytuacja jest taka, przeprowadziliśmy badania. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś sobie dzisiaj wymyśla, że nie będziemy polowali na 4 gatunki kaczek i tak jest, tak? Bo akurat doszedł do władzy. Ale jeżeli byłoby to podparte badaniami, mówię, nie ma problemu, możemy to wrzucić na moratorium, bo na listę gatunków chronionych to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśli, że on sobie dzisiaj od dzisiaj będzie chronił, to tak nie działa. Ale moratorium można byłoby wprowadzić, ale w zamian za co? Ja się pytam, w zamian za co? No za wiosenne kaczory. Jeżeli by były wiosenne kaczory, można byłoby polować, no to wtedy populacja, przede wszystkim kaczki, by nam wzrosła. Kaczki krzyżówki. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wielkim, ogromnym niszczycielami są gniazd, są kaczory. Po prostu one zadyptują jaja. Więc jeżeli znajdzie taki kaczor na wiosnę, znajdzie gniazdo kaczki z jajami, to je po prostu zadepta.
Więc tak to wygląda. Tak to było od zawsze, tylko o tym po prostu trzeba wiedzieć. Kiedyś się polowało na wiosenne kaczory, były to przepiękne polowania. Wtedy ten dymorfizm płciowy u kaczki krzyżówki jest strasznie widoczny. Ta kaczka jest szara, jednolita, ma tylko niebieskie piórka na skrzydłach, tak w zasadzie. A kaczor jest piękny, kolorowy, więc bez problemu można odróżnić polowanie w ciągu dnia wzdłuż rzek, nie poluje się wtedy na zlotach, poluje się w ciągu dnia, więc bez problemu. A cóż to? Więc bez problemu można odróżnić płeć i swobodnie upolować kaczora. Więc były to przepiękne polowania i wtedy myślę, że większość kolegów chyba nawet by przyklasnęło przy takim rozwiązaniu. Ale do tego jest potrzebny dialog, do tego jest potrzebna rozmowa, a nie po prostu udawanie, że się wie i widzi mi się. Więc ten marzec, słuchajcie, marzec jest miesiącem tak naprawdę bardzo dobrym do uzupełnienia lizawek, do przeprowadzenia dezynfekcji paśników, jeżeli macie. Nie mówię. U nas, tak jak wiecie, już Wam wspominałem wielokrotnie, my zwierzyny nie dokarmiamy, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Jeżeli ją dokarmiamy, już to w górach typowo, gdzie tego śniegu jest dużo i już tak z tych paśników tak korzystamy, jak korzystamy, bardziej wykładamy pigułki. Tak zwane baloty z sienokiszonki. Natomiast te miejsca, gdzie te baloty były wyłożone, z automatu u nas w górach na przykład kumulują zwierzynę, więc ona się tam schodzi i bardzo często te miejsca po prostu wapnujemy. No to jest ważne, więc bardzo warto o tym pomyśleć. Warto uzupełnić lizawki, warto zrobić przegląd urządzeń przed wiosennymi zasiewami, ponieważ nawet nie obejrzycie się, a u Was, bo u nas to raczej nie, ale u Was będą w rejonach, gdzie jest uprawiana kukurydza, końcówką kwietnia już siewniki pójdą w pole i będą siali kukurydzę, więc warto byłoby te urządzenia w tym okresie mniej intensywnych polowań sobie sprawdzić, żeby można było cały sezon polować. My na pewno ze Staszkiem się wybierzemy. Mamy tam do naprawy z 2-3 ambony, bardziej naprawa to duże słowo do takiego przeglądu. Gdzieś trzeba szczebel wymienić, to trzeba ławkę zrobić, także gdzieś tam wezmę syna i pojedziemy. Na pewno uzupełnimy sól. Takie podstawowe rzeczy, słuchajcie. Na pewno warto też się rozglądać za rogaczami. Już w tej chwili te rogacze mają parostki wbudowane w 80-90%. Patrzę, czy nas dźwignie zachodzi z tyłu. W 80-90% mają te parostki już wybudowane. W kwietniu już przystąpią do wycierania. Z cypułu będą już czemchać. Więc powiem Wam, że wtedy już warto się rozglądać. Sarna, jak wiecie, jest terytorialna. Już Wam tyle razy o tej sarnie mówiłem. Uwielbiam ten gatunek. Ja lubię go obserwować. I najlepsze w tej sarnie jest to, że polujecie od maja na tą sarnę. Maj, mija czerwiec, mija sierpień, lipiec. Przychodzi ta pierwsza połowa sierpnia, jest ta ruja i nagle ni stąd, ni zowąd byliście w tym łowisku, w tym obwodzie, w tym rewirze. Byliście 27 razy, nie widzieliście tego rogacza, a za chwilę na rui, pum, skąd się wziął taki myłkus? Przecież ja tu byłem tyle razy i go nie było. I to jest właśnie ta skrytość tej sarny. To zaskakiwanie jest świetne, a ja lubię sobie już teraz pochodzić, pooglądać. Bardzo często się gdzieś przesuwamy, z Michałem oglądamy, patrzymy, co się dzieje i tą sarnę obserwujemy. Także tak ten marzec wygląda, słuchajcie. Myślę, że to jest taki początek tego nowego sezonu, który ten już się kończy w zasadzie. U nas jeszcze na Dolnym Śląsku możemy polować na jelenie, byki, szpicaki do końca marca. Możemy polować na cielaki. Tu chyba został jeden cielak na tym obwodzie. Nawet nie wiem, słuchajcie. Nie patrzyłem, w zamrażarkę mam pełną, więc nie będę strzelał tego cielaka. No i dziki oczywiście, plus drapieżniki. Także tak to wygląda. Kwiecień za chwilę. Ta przyroda, wiosna się budzi. No i tak naprawdę mamy taką możliwość, my jako myśliwi, dotykać tego, że tak powiem, w cudzysłowie. Bo ja z każdym wyjściem do łowiska po prostu, nie wiem, jestem często, tak? Widzicie, że tych materiałów jest dużo, więc wychodzimy do tego łowiska często, nie tylko na polowanie. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że na tym obwodzie, co jestem, po tylu latach mojego deptania, nie ma tu metra kwadratowego, żebym tu na tym obwodzie nogi nie postawił. Zdeptałem wszystko. Wszystko, znam ten obwód jak własną kieszeń. I to jest kolejny dowód na to, że właśnie my, myśliwi, wiemy, jak tą zwierzynę chronić. Że to my, myśliwi, wiemy, jak o nią dbać, a nie ktoś tam za biurka gdzieś tam, co mu się wydaje. To by było na tyle, słuchajcie.
Więc idziemy sobie do góry jeszcze, zobaczymy co się dzieje, chociaż mgła zaczyna siadać coraz bardziej, więc podejrzewam, że wyjdziemy na pola, to jeszcze ta widoczność będzie gorsza, ale może już jakiegoś rogacza wypatrzymy, może jakieś jelenie jeszcze spotkamy, coś ponagrywamy, może jakieś przehera się nabije. No bo lisy to słuchajcie, strzelają kiedyś, kiedy można, jeżeli prowadzicie reintrodukcję zwierzyny drobnej, no możecie strzelać lisa praktycznie cały rok. Natomiast my chyba tutaj, my tutaj nie wpuszczaliśmy zwierzyny drobnej, więc nam się ten sezon za chwilę skończy, będzie krótka przerwa i od 1 czerwca startujemy z powrotem. Na końcu Wam jeszcze przy zakończeniu pokażemy te kuwety, o których mowa. No i tyle. Idziemy na górę. Szkoda czasu. Może coś jeszcze spotkamy. Coś, co uda nam się chociaż nagrać. Także widzimy się już na polach. Jak widzieliście, pierwsze oznaki wiosny już są. Mamy początek marca, jest pierwszy tydzień marca, a już widać, że przyleciały do nas szpaki, przyleciały kwiczoły. Jako ciekawostkę wam powiem, bo może większość z Was nie wie, ale możecie to uznać jako ciekawostkę z takiej mojej wiedzy, którą chcę Wam przekazywać za każdym razem. Wiecie, kiedy myśliwi jeździli na ciągi słonek? Kiedy wiedzieli, że już te ciągi słonek są? Jak już były pliszki. Jak pliszki przyleciały, to już było wiadomo, że słonki są i zaczynają się ciągi. Jest to taka ciekawostka. Teraz Was zapraszam. Pokażę Wam te kuwety, czyli główne nagrody do wygrania w konkursie. Także, jak widzicie, mamy kuwetę dużą. Tej wielkości kuwetę ja używam, tylko ja mam jeszcze wersję zaokrągloną, ona jest oczywiście dostępna. Natomiast do konkursu przeznaczyliśmy wersję prostokątne, żeby były powiedzmy dwie takie same kształtem, natomiast gabarytowo są dwie różne. Ta będzie na konkursie facebookowym, a ta będzie na konkursie youtubeowym. Pytanie macie tam wcześniej, sobie musicie przewinąć, jak ktoś nie oglądał. Natomiast kuwety mega porządne, mega solidne. Ja używam bardzo długo. I tak jak Wam wspomniałem, nawet jak jestem sam na polowaniu, no to łatwiej załadować tego dzika czy jelenia, jeżeli się go najpierw włoży na ziemi do kuwety i kuwetę się podnosi. Natomiast nawet jak z Michałem pakujemy, no to jest nawet nieporównywalne. Pomijam kwestię czystości na aucie, to jest zupełnie niepodważalne. Natomiast ona nie tylko służy mi do włożenia zwierzyny. Więc tą mamy, powiedzmy, tą dużą i tu bez problemu, słuchajcie, wchodzi jeleń. To od razu Wam mówię. Jeżeli, no wiadomo, że byk to będzie wystawał, tak? Ale łania bez najmniejszego problemu. A ta mniejsza, ja ją uważam typowo na dziczka, na sarnę, to też musicie dobrać do obwodu, tak? Jeżeli byście planowali sobie zakup, a polujecie gdzieś w terenie, gdzie jeleni nie ma, macie głównie dziki, macie głównie sarny, no to po co Wam taka wielka, tak? Spokojnie możecie zapakować tą. Tutaj czy pióro, czy jesteście na zbiórówce na zające, one nie muszą być, że tak powiem, położone na pace czy w bagażniku, mogą spokojnie w kuwecie leżeć po polowaniu, czy nawet przehera, którego chcecie sobie obielić, wziąć sobie skórkę z niego, więc naprawdę polecam, tak? Także z czystym sumieniem, po tylu latach użytkowania uważam, że jest to coś, co naprawdę się sprawdza. Kiedyś używałem zwykłej kastry murarskiej, ale one są beznadziejne, bo one po prostu się wyginają, one nie są sztywne, pękają.
tego typu kuwetę mam już kilka lat, nie wiem ile, ale naprawdę długo i cały czas w użytkowaniu. Także kuwety są do wygrania, życzę Wam powodzenia, z Wami się już żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, zobaczymy co to będzie, może pojedziemy w nocy jeszcze potestować jakiś sprzęt, no bo mamy do przetestowania nowego LH25 wersja 2.0 od Hika i ją chcę Wam pokazać, zaprezentować, żebyście mogli obejrzeć, więc mi się wydaje, że jest to temat no godny, taki miałem to już w rękach i zrobimy Wam takie porównanie. Będziemy mieli LH25, powiedzmy rodzinę Hika Falconów, FH25, FQ50, FQ35 i FH35 i pokażemy Wam jak w tym widać, żebyście mogli sobie porównać. Dobra, także widzimy się już w kolejnym odcinku. Ja Wam mówię dasz bur i do zobaczenia.